7 latach i 10 miesiącach tron papieski opuścił dziś Benedykt XVI. Za pontyfikat Ojcu Świętemu podziękowali jauczanie. Uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup diecezji jałckiej ksiądz Jerzy Mazur, odbyła się w katedrze świętego Wojciecha. Oprócz duchownych i sióstr zakonnych uczestniczyli w niej również samorządowcy i mieszkańcy miasta. Wierni modlili się również za właściwy wybór kolejnego papieża. Ustępującego Benedykta XVI biskup Jerzy Mazur nazwał wielkim teologiem i wielkim papieżem. Decyzja, którą podjął Ojciec Święty, powinna być nauką dla każdego z nas, mówił biskup. O papieżu Benedykcie XVI możemy powiedzieć słowami proroka Jeremiasza z dzisiejszego czytania. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Papież Benedykt XVI sam zawierzył siebie Bogu i każdego dnia to czyni, a także uczył nas, że winniśmy zawierzać siebie Bogu, zawierzyć o sobie, nie komuś zwyczajnemu, lecz Jezusowi Chrystusowi. Mówił, ważne jest to, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. Jałczanie, którzy uczestniczyli we mszy świętej dziękczynnej, przyznawali, że Benedyktowi XVI należy się szacunek. Szedł tą samą drogą, tak jak Jan Paweł II, cenił go bardzo i starał się takim być właśnie papieżem. Po prostu może trochę zastąpić nam Jana Pawła II, ale bardzo, bardzo cenię i szanuję również tą jego decyzję obecną. Był bardzo konserwatywny w podejściu do wiary, do Kościoła i do w ogóle do historii chrześcijaństwa. Szanuję. Jak oceniam? Bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. Nie zasłynął negatywnie niczym. No i sama ta jego decyzja o odejściu jakby też jest taka, w sumie to jest odważne, bo po tylu latach nagle się okazuje, że ktoś rezygnuje, ale myślę, że to tak naprawdę to było pod wpływem jakby natchnienia Ducha Świętego, myślę, że tak to było. Modlitewnie, opiekę nad nami wszystkimi, łącznie się wszystkimi na całym świecie. No po prostu opiekował się jakby nami. Benedykt XVI to pierwszy papież od 598 lat, który zdecydował się na abdykację.